nadwaga to jest tylko i wyłącznie nieprawidłowo funkcjonujący organizm, nieprawidłowo funkcjonujące poszczególne organy. Ludzie, którzy są otyli, ja bym tego nie nazywała chorobą, to nie jest choroba. To jest, moi drodzy, to jest tak, że ludzie otyli, oni nie mają najczęściej nadmiaru tkanki tłuszczowej. Oni mają nadmiar galaretowatej substancji, która jest produkowana przez pewne organy w ich organizmie, przez to, że oni nie potrafią o nie zadbać. Więc kiedy osoba otyła wchodzi w zastosowanie filozofii jednej wizyty i naprawi funkcjonowanie swojego organizmu, pozna swoje słabe i mocne strony organizmu i dostosuje sposób odżywiania pod to, czego ten organizm potrzebuje, to ta osoba, w zależności od tego, jaką ma wagę, to ta osoba może stracić, moi drodzy, na wadze nawet u osób bardziej otyłych do 20 kilo w ciągu 6 tygodni i to nie jest nieprawidłowe, to jest prawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że organizm, który ma wyregulowany cały układ immunologiczny, który pracuje harmonijnie, po prostu pozbywa się tej galarety, pozbywa się tego nadmiaru wody, a ostatecznie po prostu gdzieś tam się zabiera również za tłuszcz. I tutaj kluczowe jest to, że osoby otyłe to nie są osoby, które mają nadmiar tłuszczu najczęściej. Tego tłuszczu to tam jest niewiele. I trzeba wiedzieć, jak to naprawić. I teraz kazanie takiej osobie otyłej na siłę uprawiać sportu, kiedy ona nie jest w stanie tego zrobić, jest po prostu bardzo mocno destrukcyjne. Podobnie jak te wszystkie diety oparte na surowiźnie. Owszem, taka osoba być może schudnie, tylko problem jest taki, że ona nigdy nie będzie mogła wrócić do innego sposobu odżywiania, ponieważ każdy inny sposób odżywiania będzie u niej wywoływał problemy z wagą. Czyli to jest doprowadzenie organizmu do jeszcze gorszej destrukcji, niż był on na początku.